sposób PRL definitywnie wygrywa z NRD. Wielki finał na torze kartingowym w Lublinie już za nami. Muszę przyznać z wielką satysfakcją, że wszystkie samochody, łącznie z tymi z epoki PRL-u, wytrzymały próby, które zaserwował im PRL-owski odpowiednik Stiga, czyli obywatel Stig. Mogę powiedzieć tylko tyle, że samochody brały udział w trzech konkurencjach. To była oczywiście jazda na czas po torze, to było przyspieszenie od 0 do 50 km na godzinę i hamowanie z 50 km na godzinę. Obywatel Stig udowodnił, że samochody z czasów PRL-u mają beznadziejne hamulce, ale przyspieszenia i czasy okrążeń już całkiem niezłe. Dość powiedzieć, że Chevrolet Aveo był tylko o 4 sekundy szybszy od Poloneza, a na przykład Skoda 120L okazała się minimalnie, bo o 0,2 sekundy szybsza od Fiata Pandy. Obszerną relację z naszej 1000-kilometrowej wyprawy po Polsce i finału w Lublinie będziecie mogli przeczytać w październikowym numerze Top Gear, który powinien pojawić się w sklepach w okolicach połowy września. Oczywiście śledźcie nas też na Facebooku.